krytyka ze strony innych. Mogę cię jednak zapewnić, że krytyka to jest coś, co jest zawsze. Czy jesteś bogata, czy jesteś biedna, czy jesteś szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, czy jesteś piękna, czy jesteś brzydka, zawsze spotkasz się z krytyką. Jednak gdy idziesz drogą twojej indywidualności i niepowtarzalności, to jeszcze więcej tej krytyki się pojawia, bo nagle wybijasz się z tłumu. I ta twoja indywidualność, i ta twoja niepowtarzalność jest tak piękna, tak magnetyczna, tak zniewalająca, że nagle budzi zawiść i zazdrość wśród tej masy szarych szczurów. Jednak krytyka nigdy nie powinna cię zatrzymać. Bo wiesz, to jest tak jak ze mną. Gwarantuję ci, że dokładnie w tym momencie, gdy teraz rozmawiamy razem, jakieś osoby mnie krytykują, jakieś osoby mówią o mnie lub piszą nieprawdę, jakieś osoby wymyślają jakieś niestworzone historie. Myślisz, że mnie to porusza? Nie. Bo ja wiem, że siła wyższa dała mi ten jeden, jedyny i niepowtarzalny wygląd. Te talenty, które są niepowtarzalne, bo nawet jeżeli ktoś ma podobne talenty, to na pewno nie ma takich samych. Wszystkie cechy, które są we mnie, są jedyne i niepowtarzalne. I gdy żyję tą moją indywidualnością i niepowtarzalnością, to kształtuję moje życie zgodnie z wolą siły wyższej, zgodnie z wolą mojej duszy. Zmieniam coś tutaj na ziemi, zmieniam coś we wszechświecie. I to jest tak fascynujące, że wszelka krytyka nie ma nade mną żadnej władzy. I dokładnie tak jest w twoim życiu. Popatrz, masz jeden, jedyny i niepowtarzalny wygląd. Nawet jeżeli ktoś jest podobny, to jest tylko podobny. Twoja struktura włosów, twój kolor skóry, wszystko w tobie jest jedno, jedyne i niepowtarzalne. Twój odcisk palca jest niepowtarzalny. Jakie to jest niezwykłe. Gdy sobie zdasz z tego sprawę, jaki dar od siły wyższej to jest. Bo jeżeli jesteś taką indywidualną i niepowtarzalną osobą w ciele, twoje cechy są niepowtarzalne, twoje talenty są niepowtarzalne, to również twoja droga do szczęścia, spełnienia, miłości, zdrowia i obfitości jest również jedna, jedyna i niepowtarzalna. Nie ma drugiej takiej osoby jak ty. Nikt nie może stworzyć tutaj na ziemi takiego dzieła, jakie ty tworzysz.